Był rok 1331, a konkretnie 31 dzień marca, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Mszę świętą sprawował wikary ksiądz Hugo de la Bon w asyście świeckich ministrantów i pomocników. Gdy nadszedł czas Komunii Świętej, odwrócono obrus na drugą stronę, aby wierni mogli na nim klękać przy balustradzie i przyjmować Chrystusa. Prawie na samym końcu do komunii przystąpiła wdowa o imieniu Jacquette. Kilka osób zauważyło, że hostia wypadła jej z ust. Wierni dojrzeli ją na obrusie. Powiadomiono celebransa, który wrócił już do ołtarza. Ten zawrócił z powrotem w stronę balustrady w celu podniesienia hostii. Ku zdziwieniu wszystkich nie było jej tam, gdzie ją wcześniej widziano, a zamiast niej znajdowała się tam plama krwi. Po skończonej mszy świętej ksiądz de la Bon postanowił włożyć obrus do wody i usunąć plamę. Okazało się, że plama nie tylko nie zniknęła, nawet wielokrotnie prana, ale na dodatek zabarwiła wodę, sama stając się jeszcze intensywniej czerwona. Nie było już wątpliwości, że to krew Jezusa. Kapłan wyciął z obrusu fragment zawierający plamę i wstawił do relikwiarza. Po przeprowadzonym dochodzeniu ostatecznie papież Jan XXII zatwierdził wydarzenie w Blano jako cud eucharystyczny i nadał miejscu przywileje odpustowe. W siedzibie miejskich władz można dzisiaj zapoznać się z dokumentami z tamtych czasów, zapisanych w starym, dziś niełatwym do odczytania stylu. Warto dodać, że w 1706 roku zorganizowano w Blano uroczystą procesję, w ramach której oddano cześć Jezusowi obecnemu w hostiach, które pozostawiono w kielichu po tamtej pamiętnej komunii z 31 marca 1331 roku. Szczęśliwie relikwie przetrwały też czas zawieruchy rewolucji francuskiej, między innymi dzięki ofiarności parafianina, który je schował. Fragment obrusa z krwawą plamą wystawiany jest na widok publiczny każdego roku w Boże Ciało i Poniedziałek Wielkanocny.